W środę 12 lutego burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj oddał swoje insygnia władzy na jeden dzień nowemu burmistrzowi, którym w drodze licytacji podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został bielawianin Hubert Jazowski. Dzień. Witam w Bielawie, w urzędzie, zapraszam. Proszę bardzo. Gratuluję wygranej licytacji. Jest to bardzo przyjemne uczucie, takie wyjątkowe, że w końcu mogę poczuć się taki jako naprawdę ważna osoba w tym mieście i zrobić coś przydatnego dla Bielawy i dla mieszkańców tego miasta. Hubert przez cały dzień odwiedzał różne wydziały urzędu, zapoznawał się z harmonogramem pracy i podejmował ważne decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania miasta. Oczywiście pod okiem obecnego włodarza. Bardzo bym chciał, aby w naszym parku powstał mały park dla psów, gdyż oni również są takimi obywatelami Bielawy. I tak kolokwialnie mówiąc, żeby mogły sobie pohasać, pobiegać, gdyż w parku nie wolno psów spuszczać ze smyczy, a w tym właśnie terenie zabudowanym one będą mogły pobiegać, pobawić się i nie trzeba będzie się martwić, czy pies nam ucieknie, czy na przykład coś się z nim stanie. Możemy słuchać pomysłów, wychodzić im naprzeciw. W ubiegłym roku odbył się Festyn Krasnali. Dzisiaj tutaj słyszę, że Hubert ma pomysł stworzenia w parku takiego wybiegu dla piesków. Myślę, że to też jest zadanie, które jest w zasięgu gminy i jest możliwe do zrealizowania. Także podejmiemy działania. Dzisiejszy burmistrz podpisze stosowne zarządzenie i będziemy pracować. No mam nadzieję, że ta jakby tradycja, nazwijmy to, bo to już jakby druga tego typu edycja, właśnie fotel burmistrza oddawany osobie, która wylicytowała go na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że to już będzie przez kolejne lata kontynuowane, no przeze mnie na pewno, a mam nadzieję, że i przez kolejnych burmistrzów również, bo po pierwsze pieniążki trafiają na szczytny cel, ale po drugie stwarzamy możliwość partycypacji obywatelom, no dzisiaj dosyć młodym takim obywatelom, ale to jakby nie ma zamkniętej furtki wieku, co do licytacji, więc liczę na to, że kiedyś być może jakaś dorosła osoba, być może jakiś senior zdecyduje się na udział w tym, no, w tej walce na zdobycie fotela. No jesteś dzisiaj ważny, ale to też jest odpowiedzialne stanowisko. Tak, dlatego nie chcę tak jakby to powiedzieć, spocząć się na laurach, tylko chcę próbować, starać się o to, żeby wypaść jak najlepiej i zrobić jak najlepsze rzeczy. Jesteśmy przekonani, że pomysł placu zabaw dla czworonogów zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Miejską. Z pewnością był to dla Huberta dzień pełen atrakcji i dużych emocji. Już teraz zapraszamy do licytowania podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i walki o fotel burmistrza Bielawy.